Korbolamit. Witam w Maglu Towarzyskim. Emocje po Oscarach już opadły, a Agata Trzebuchowska, czyli filmowa Ida, dziewczyna, która ku utrapieniu niektórych nie chce zostać ani gwiazdą, ani celebrytką, udzieliła wywiadu magazynowi Mailman. I tam mówi bardzo szczerze o tym, jak wyglądały kulisy rozdania Złotych Globów. Jest to opowieść dość traumatyczna, uwaga, cytuję. Nudne i dość upokarzające doświadczenie. Pytania, jakie najchętniej zadawali mi na czerwonym dywanie, dotyczyły tego, co mam na sobie, albo jaki jest mój ulubiony gadżet. Trzebuchowska jak zwykle jest szczera i z wywiadu na wywiad podoba mi się coraz bardziej. Jak już jesteśmy przy wielkich gwiazdach, nagle okazało się, że Viva sprawiła nam fantastyczny prezent. Z okazji swoich 18 urodzin zrobiono 5 okładek z 5 wielkimi ikonami polskiej kultury, a nie show biznesu. Są to Janda, Dudziak, Tyszkiewicz, Olbrychski i Treliński. Świetne stylizacje, bardzo delikatny Photoshop, wywiady, które naprawdę czyta się z ogromną radością. Okazuje się, że są ludzie w Polsce, którzy mają coś ciekawego do powiedzenia. Dolce & Gabbana, czyli firma, która w swoich kampaniach reklamowych zatrudnia starsze panie, kobiety w różnym rozmiarze, o różnym kolorze skóry, poszła jeszcze krok dalej. Mianowicie podczas ich ostatniego pokazu mody na wybiegu pojawiły się modelki ze swoimi dziećmi, co już samo w sobie jest urocze, ale także na przykład Bianca Balti, modelka w bardzo zaawansowanej ciąży. Media są zachwycone, świat mody jest zachwycony, ja też jestem zachwycona, proszę o więcej, jeżeli nawet to było tylko ze względu na reklamę i PR, bardzo pozytywny, więcej takich inicjatyw. Pamiętacie, jak Madonna wyrżnęła o ziemię dupskiem na rozdaniu Brit Awards? Cały świat to pamięta. Madonna potem powiedziała, że chodziło o to, że coś było niedobrze z peleryną, którą uszył dla niej Giorgio Armani. Giorgio Armani nie komentował tej sprawy do teraz. Powiedział jedno zdanie, które o całej tej aferce mówi wszystko. Jak wiecie, z Madonną trudno się pracuje. Alicia Keys, jedna z moich ulubionych wokalistek, pokazała na Instagramie zdjęcie całej swojej rodziny. Czarno-biała fotografia robi absolutną furorę. Największe zainteresowanie wzbudza na tym zdjęciu pewien mały obywatel, który ma na imię Genesis, a obok niego siedzi jego 4-letni brat, który ma na imię Egipt. Ponieważ od niedawna w Polsce możemy nadawać dzieciom takie imiona, jakie chcemy, nie ukrywam, że z niecierpliwością czekam na to, aż usłyszę o tym, że jakiejś dziewczynce w Polsce nadano imię Sucha Beskidzka. Witam w buduarze Magla Towarzyskiego. Ten przystojny młody człowiek, który siedzi obok mnie, to jest Filip Heiser. Kłaniam się nisko. Bardzo miło, dzień że dobry. Znowu z nami jest. On i polskie modelki, weźmy to słowo w cudzysłów, które sprzedawane są arabskim szejkom za 25 tysięcy dolarów. Z tego co wiem, Filipie, ciebie ten temat, że tak powiem, kręci. Jara mnie on bardzo. Tu mamy zagraniczny portal, który nazywa się Tag the Sponsor, który zrobił totalną prowokację. Bo znaczy, oni tym zajmują się demaskowaniem takich historii, bo to też jest bardzo ciekawe, że na Instagramie pojawiają się zdjęcia pięknych dziewczyn, w bardzo eleganckim entourage, z bardzo drogimi torebkami, ciuchami i tak dalej, tylko pytanie, skąd one mają na to pieniądze? I ci ludzie chcą odpowiedzieć na to bardzo proste pytanie, ale to też chyba nie po to, żeby po prostu pośmiać się i pocieszyć tym, nie, tylko myślę, żeby zrobić coś. No właśnie, jak myślisz, po co oni to zrobili? Z lansowanym wizerunkiem fajnego życia. Że fajnie jest wtedy, kiedy masz pieniądze, kiedy jesteś śliczna, kiedy masz zrobione cycki, tylko pojawia się pytanie, jakim kosztem? To są dziewczyny, które przecież w Polsce stają na ściankach. I czasami mówią, jak żyć? Tak. To może zmieńmy temat w takim razie na temat, którym też wszyscy żyją. Mamy pana Ryszarda Kalisza, który zmienił stan cywilny po raz kolejny. Mamy nową panią Kaliszową. Dominika się nazywa. A będzie to dużo tych pań kaliszowych ostatnio przecież było. Znaczy, wiesz co, generalnie chłopak ma wzięcie. No tak, no ale to pewnie piękny umysł, no. Myślisz, że to jest tylko kwestia pięknego umysłu? No, a przyjrzyj się.
Czy to jest ta dziewczyna, z którą on ma to dziecko, co się przed chwilą urodziło? Nie, to jest inna dziewczyna, z którą też będzie miał dziecko, bo ona jest w 7 miesiącu ciąży. A co się stało z tamtym dzieckiem i z tamtą dziewczyną? To jest dobre pytanie, z tego co wiem, no on uznał to dziecko, była taka lanserka w mediach, prawda? No, Kładka Wiwy, pamiętasz? Tak. Z synkiem. Ja z panem Ryszardem jechałam i w jednym przedziale kolejowym, niedługo jak się synek urodził, to mi cały czas pokazywał zdjęcia i wyglądał na bardzo zakochanego tatę. Były wybory, rodzina podstawową komórką społeczeństwa, więc im więcej tych rodzin, może tym lepiej. No mamy historię. Wiesz, ja już nie wiedziałam, że to jest 35 lat perfektu. Fantastyczny człowiek. Zawsze poznałeś? Jak z nim rozmawiam, jestem pod gigantycznym wrażeniem. Czyli? Opowiedz mi. Czyli inteligentny, dowcipny i bardzo, ale to bardzo wyluzowany. Znaczy Grzegorz Markowski, tak. To jest człowiek, który wyluzowanie to jest jego drugie imię, tak, nie? Aczkolwiek do wódki bym nie siadał. Oj, słyszałam legendy. Ale, no właśnie. Ale wiesz co, to jest to pokolenie, które nie brało narkotyków, które spędzało czas przy wódeczce. Tak. I dlatego żyje dłużej. To jest tak jak mój stary. Też no po prostu nie pokusiłbym się o konkurencję, o rywalizację, bo to nie ma szans po prostu. To byli ludzie gąbki. No i nie robią już takich. Można było lać. Ale też tak. To chłonie. No tak, to jest to pokolenie. A propos tego pokolenia. No. Pójdziesz na film o Violetcie Villas? Jeśli to zostanie nakręcone w sposób hollywoodzki, z dużym nakładem środków, to jest piękna historia do opowiedzenia, bo to jest historia gigantycznego wzlotu, ale takiego, wiesz, jak na polskie warunki lat 70-tych, tak? 60-tych. 60-tych, 70-tych, to w ogóle historia jak ze snu. No tu mamy Las Vegas, tu mamy Sinatra, tak, no, wiesz. Nieprawdopodobne. I potem historia takiego powolnego, wiesz, z dnia na dzień, z miesiąca na miesiąc upadku. Podobno ma grać Margaret. Podobno nawet. Ona jest bardzo podobna, znaczy ona jest nawet wzrostem, tak, sylwetką. Tak. Filigranowa. Też ma fajny głos, też potrafi śpiewać. To może być świetny film. Dobra, powiedz mi, kiedy ostatni raz byłeś na pogotowiu, Filip? Na pogotowiu robiłem materiał o przeżarciu świątecznym. Albowiem, mój drogi, okazuje się, że polscy celebryci... To jest seria zdjęć szpitalnych? Seria zdjęć szpitalnych. Genialne. I to naprawdę, słuchaj, wiesz, masz wenflon, masz kroplóweczkę. Jak myślisz, po co są te zdjęcia? Znaczy, generalnie wydaje mi się, że posiadanie czegoś takiego jak fanpage czy Instagram, swój własny taki w przypadku osób znanych, troszeczkę ryjebania. Czyli? Troszeczkę zatracasz granicę między dobrym gustem, smakiem, a tym, co już jest poza nim. Bo jak już lecisz serią, wrzucasz zdjęcie, jak jesteś, nie wiem, na spacerze z psem, z dzieckiem i tak dalej, no to już naturalnym ci się wydaje, że jak jesteś w szpitalu, to dlaczego tego nie wrzucić? 27 lutego to ważny dzień w życiu Katarzyny Cichopek. Tego dnia mianowicie została zaproszona do Dzień Dobry TVN. Była gościem w programie i wzięła udział w czacie z internautami. Podczas tego czatu dowiedzieliśmy się bardzo wielu ciekawych, acz przerażających faktów z życia Katarzyny Cichopek. Między innymi cała Polska dowiedziała się, o czym nasza Kasia kochana marzy. Jak wiemy, marzenia to piękna rzecz. Moim zdaniem człowiek, który ich nie ma, po prostu umiera. Ale proszę Państwa, są granice. Kasia Cichopek mówi tak. Marzy mi się duży ekran ciągle. Jest to moje niespełnione marzenie. Natomiast jakby liczę siły na zamiary. Wiem, że teraz po prostu mam dzieci, zwłaszcza córeczkę, która jest malutka. Potrzebuje mnie ciągle w domu, więc dla mnie jest to jakby priorytet. Jakby, droga Kasiu, życzę Ci jeszcze więcej dzieci, nie tylko dlatego, że oglądam serial, w którym występujesz, bo go nie oglądam, bo to się nie da oglądać, ale rozumiem, że jakieś 7 milionów ludzi ogląda to od wielu, wielu lat, prawdopodobnie 15. Gram już 15 lat i serial ciągle jest numerem 1 na rynku. Czemu więc miałabym rezygnować z tej roli? Kasia rezolutnie odpowiada internautom. Też jeden z internautów zadaje pytanie, czemu mówi się o tobie aktorka, chociaż aktorką nie jesteś? To jest pytanie kluczowe, proszę Państwa. To jest pytanie, które za naszą bohaterką ciągnie się od samego początku, kiedy pojawiła się na ekranie telewizji, albowiem nie skończyła studiów aktorskich i moim skromnym zdaniem zestawianie jej na przykład z taką Agatą Kuleszą, Mają Ostaszewską, Magdaleną Cielecką jest niestosowne. Kasia Cichopek na czacie odpowiada tak. To w takim razie jak nazwać to, co robię? Proszę zaproponować inną nazwę. Droga Kasiu, oczywiście już to robię.
Otóż, cofnijmy się trochę w czasie, kiedy debiutował na wielkim ekranie niejaki Maciej Stur, syn Jerzego. Obecnie obaj uznani aktorzy, ale wtedy uznany był tylko jeden, mianowicie Jerzy, a Maciek dopiero zaczynał. Jego ojciec Jerzy Stur, który jakby nie było, wykłada w szkole aktorskiej. Na aktorstwie zna się jak mało kto. Po pierwszej roli Maćka, zapytany przez dziennikarzy, jak się panu podobał Maciek grając w filmie, odpowiedział fantastycznie. Kasiu, słuchasz? Maciek nie gra, on występuje. Kasiu, ty nie grasz, ty występujesz. Moi drodzy, czy wiecie, kim jest Paulina Smaszcz-Kurzajewska? Założę się, że 99,9 ludzi przed telewizorami nie ma zielonego pojęcia. No cóż, jest to pani, która ostatnio pojawiła się w mediach w kontekście wymiotów, zwanych womitami, a niektórzy mówią na to po prostu żyk. Owa pani to żona dziennikarza Macieja Kurzajewskiego z konkurencyjnej stacji. Wszystko zaczęło się od pokazu mody. Zawsze mówię, nie chodźmy na te pokazy, bo to idiotyzm kompletny. No ale ona poszła, założyła biały garnitur. I to był garnitur, który zrobił wrażenie. Nie było ważne, co się dzieje na wybiegu. Modelki, sukienki, kto by się tam przejmował. Wszyscy skupili wzrok na biuście. No bo jak się przychodzi z prawie odkrytym biustem na imprezę publiczną, a nie w czterech ścianach z mężem przy szampanie, no to się skupia uwagę, prawda? Ale internauci, jak to internauci, wiadomo, internet to szambo! Byli bezlitośni. Były między innymi takie komentarze. Może pani wybierała się zaraz po gali na mamografię. To jest ciekawe, to jest naprawdę dobre, bo uważam, że rzeczywiście takie zdjęcia z takim dekoltem mogą prowokować kobiety do tego, żeby badały sobie piersi. Ale byli też jeszcze więksi złośliwcy. Przy implantach w takiej marynarce wygląda się tandetnie i tanio. No cóż, myślę, że nawet Aśka Krupa by tego nie uniosła. A ona przyznała publicznie, że robiła sobie to i owo. No ale Aśka ma jaja, nie wszyscy to mają. No i okazało się, że Paulina Smaszcz-Kurzajewska nie wytrzymała. Kobieta, która idzie prawie goła na imprezę i się dziwi, że inni się dziwią, nagle wypisze na Facebooku tak. Przyjrzałam się jednak zdjęciom na Facebooku tych, co na mnie plują i złorzeczą i powiem tak. Jacy wy piękni, przezgrabni, wyjątkowi, naturalni, skomentowała rezolutnie. Kobiety jak Ania Rubik, mężczyźni jak George Clooney. Po prostu żygam na waszą idealność, bogowie z mitów greckich. No pojechała. To jest trochę śmieszne, to jest trochę smutne, bo to jest dalej problem, o którym mówimy tutaj w Maglu od wielu, wielu lat. O tym, że polscy celebryci, a szczególnie kobiety, nie mają w ogóle dystansu do tego, jak są postrzegane. No niestety tak to jest. Jak się wystawia twarz albo biust świeżo zrobiony w światła fleszy, to ten tyłek trzeba być przygotowany, że będzie skopany niestety. Mam ze sobą książkę, którą wydałam jakiś czas temu, która zaczyna się cytatami znanych ludzi na mój temat. Nie są to cytaty pochlebne, ale tak już mam, że zbieram różne hejty na swój temat. Uwielbiam to. No i Paulina Smaszcz-Kurzajewska również poczuła się w obowiązku wypowiedzieć się na mój temat. To jest nikt. To o mnie. To jest osoba, która jest psychicznie chora. To dalej o mnie. Ja myślę, że ta pani po prostu powinna się leczyć. To też o mnie. No i generalnie potem jest historia, że ten, kto dał mi pracę w telewizji, jest idiotą, a ten, kto mnie ogląda, też jest kretynem. Gratuluję widzowie Magla Towarzyskiego. Cała ta afera oczywiście miała swoją kontynuację w mediach, bowiem media kochają zarówno sztuczne biusty, jak i prawdziwe biusty i generalnie kochają biusty i wiadomo, że jak chcesz zaistnieć na czerwonym dywanie albo w okolicach owegoż, no to pokaż cycki. To jest stara zasada. No i oczywiście dzięki tej aferze z biustem Paulina Smaszcz-Kurzajewska udzieliła paru wywiadów. Słuchajcie, to był naprawdę świetny plan marketingowy. I między innymi zapytano ją, no co się stało? Odpowiedź jest taka. Wreszcie odchowałam dzieci. Do tej pory całe moje życie było podporządkowane synom. Teraz mam czas, żeby pójść do fryzjera, do kosmetyczki czy z mężem do kina. Mam czas na rozwój duszy i intelektu. Jako kobieta złapałam wiatr w żagle. Rozumiem, że rozwój duszy i intelektu uwydatnia się tutaj. ...lub grypy. Na program zaprasza sponsor, producent leku Skorbolamid. Widzimy tutaj właśnie zdjęcie, proszę Państwa, szanowni widzowie Magla. Zdjęcie, które zostało zrobione w Los Angeles podczas uroczystości rozdawania Oscarów. Dla jednych, tak jak dla mnie, to zdjęcie stało się powodem wielkiego banana na twarzy. Pomyślałam sobie, kurczę blade, nie ma to jak dystans, nie ma to jak wyluzowanie. W tym sztywnym hollywoodzkim świecie pojawiły się fajne laski z Polski, które po prostu wyszły sobie na szluga. A
ale dla bardzo wielu innych ludzi to zdjęcie, jak i wiele innych zrobionych wokół tej uroczystości, stało się pretekstem do wylania jeszcze większego hejtu, jeszcze większego szamba. O co chodzi? Powiem tak. Ja pracuję w mediach 20 lat i z trudem oglądam to, co się dzieje w polskich mediach. Kiedy Paweł Pawlikowski był na śniadaniu z okazji Oscara u prezydenta, powiedział bardzo ważne zdanie. Nie dyskutujcie o tym filmie, obejrzyjcie go. Film pod tytułem Ida obejrzał w Polsce niewiele ponad 100 tysięcy widzów, we Francji milion. To jest film, który zarabia pieniądze, na który ludzie chodzą, ale nie w Polsce. Ale za to w Polsce wszyscy o tym filmie dyskutują. Dyskutują o aktorkach, dyskutują o tym, czy on jest antyżydowski, antypolski, i dyskutują także o tym, co widzimy właśnie na zdjęciu. Zaczęło się od tego, że Agata Trzebuchowska, szczera i naturalna dziewczyna, którą naprawdę uwielbiam, otóż ona zapytana, co robiła, kiedy Pawlikowski odbierał Oscara, powiedziała, że poszła z Agatą Kuleszą do toalety i na wino i tam się za kulisami zorientowały, że właśnie Pawlikowski odbiera Oscara i strasznie się ucieszyły. Czyli, uwaga, dziewczyny poszły na siusiu. Mało tego, polski show biznes, o którym przecież wszyscy wiemy, oglądacie ten program, to przecież wzór wszystkich cnót obywatelskich. Tu nikt nic nie pije, o sikaniu nie wspomnę. Okazuje się, że polski show biznes jest w szoku i polskie tabloidy. Polska ekipa Idy zdobycie Oscara świętowała w luksusowym hotelu w Los Angeles. Pili wino całą noc, czyli alkohol. Nie ma tym razem nic o sikaniu, ale to jest tylko kwestia czasu. Jest też o tym, że Agata Trzebuchowska ośmieliła się odmówić propozycji z Hollywood. Jak ona śmiała? Dziecko polskiej ziemi i co? Nie chce być aktorką w Hollywood, nie chce być aktorką w Polsce. Jak ona śmie? Kwestia pójścia do toalety Agaty Kuleszy i Agaty Trzebuchowskiej urosła do rangi problemu narodowego numer jeden. Nawet problemy rolników i górników, całym szacunkiem, zeszły tego dnia na drugi plan. Na temat siusiania obu Agat wypowiedział się m.in. Krzysztof Ibisz, który uznał, że to jest żałosne. Napisał na Facebooku. Potem miał na tyle klasy, że przeprosił za to, bo się zorientował, że rzeczywiście one mogły nie wiedzieć. Afera się zrobiła totalna. Mało tego, Jan A.P. Kaczmarek, laureat Oscara sprzed 10 lat, stwierdził, że to też jest żenujące, potworne, straszliwe, że to tak nie może być, że one powinny siedzieć tyle godzin na tej sali i w razie czego zrobić w pampersa. No sama już nie wiem po prostu. Kwestia urynaliów, kwestie urynalne urosły do rangi problemu narodowego. W każdym innym normalnym kraju, i użyję tego słowa zupełnie świadomie, w normalnym kraju byłoby święto narodowe. Nosilibyśmy te dziewczyny na rękach i tego Pawlikowskiego, bo mamy wielką filmową nagrodę i fantastyczną atmosferę wokół polskiego kina. A my co robimy? My dyskutujemy o siusiu. Olejnik będzie babcią. Nie do wiary. Wielkie zmiany w życiu. Wielkiej dziennikarki. No super, no to się tylko cieszyć, gratulować. Wiesz co, bo a dlaczego media mają problem z Moniką, że ona nie chce dać się ubrać w szary worek i dać sobie do ręki siatki, tylko wygląda fantastycznie? Kurczę, nie mam pojęcia, ale z tego, co ja wiem, z tego, co słyszałem, to ona fantastycznie wyglądała od zawsze. Ja na Monikę patrzę i po prostu myślę, Boże, chciałabym być tak jak ona. Nie, chociaż super. Chociaż nie noszę takich szpilek, bo na ich widok się przewraca. A poza tym jest to fantastyczna dziewczyna. No i mamy kolejnego dziadka. Zubi. Poznałeś? Zubi, no każdy, zauważ. No Zubi to Zubi, no. To jest niesamowite, wszyscy na jego widok się uśmiechają. Tak. Popatrz, jaki facet. Tak, on chyba uczył czegoś wcześniej, on geografii chyba. Tak, był nauczycielem w szkole. I nawet wygląda trochę jak nauczyciel. Nie wiem, czy się ucieszy. Ale nie, no to nie, ja nie mówię, że to nie jest komplement, to jest komplement. No nauczyciel to jest zawsze taki facet, taki dla dzieciaków. I wzbudza zaufanie, nie? I wzbudza zaufanie, oczywiście. Mamy Natalię Kukulską. Wie, że będzie... Uwielbiam Natalię Kukulską. Jestem zakochany od zawsze w Natalii Kukulskiej. Jest przepiękna. Nie, no, nie, aż tak to nie. Jest przepiękna, śpiewa jak anioł. Jej mama śpiewała też w sposób genialny. Jestem zachwycony. Proszę bardzo, mamy magazyn retro i mamy plakat z Anną Jantar. Super. Zobacz. Mhm. Będzie biografia o Annie Jantar. To genialna wokalistka była i miała świetne piosenki. No i piękna kobieta. Tak. Prawda? Tak, i to też jest bardzo ciekawa historia. Mamy tutaj serial, Filip. Mhm. Mamy po pierwsze kobietę, która nie wygląda tak jak ona na okładce gazety. Ale piękna dziewczyna. Kto to jest? To jest Małgorzata Socha. To jest Małgorzata Socha? Śliczna. To też jest Małgorzata Socha. To i to też, to jest to samo. No okay. Podobno tak. Zgadnij, ile wydaje według portali Małgorzata Socha na trening swojej córki Zoś. Na pytanie, ile córka Zosia ma lat i na jakim koniu jeździ.
Dlaczego od razu musi jeździć na koniu? No jak ktoś jest znany i bogaty, to pewnie jego córka musi jeździć na koniu. No tak się ogólnie przyjęło. Albo grać w golfa. Nie gra w golfa. Albo w tenisa. Nie gra w tenisa, nie gra w żadną z tych gier, albowiem jeszcze głównie spędza czas w wózeczku. A, to na konia to nie. Ma 2 lata. Zapisała córkę na zajęcia sportowe do prywatnego klubu dla dzieci w warszawskim Wilanowie. To u mnie. No to... Taka przyjemność nie należy do najtańszych, pisze tabloid. Miesięczny karnet kosztuje nawet 1500 zł. Wow. Rodzina od kilku miesięcy mieszka w nowym domu, wybudowanym i tutaj, co często podkreślają tabloidy, bez kredytu. Czyli stać ją na trening dla dziecka. Tak, a już wiem, dlaczego mnie nie stać. Bo ty masz kredyt. Bo ja mam kredyt we franku. Pozwól, aha, we franku, tak, no, czyli masz przerąbane, że tak powiem. Tak, mi skoczyło, no. Tobie też? Nie, ja mam w złotówkach. A idź ty. Gościem Magla Towarzyskiego jest Ania Rubik. Dzień dobry. Dzień dobry. Magiel Towarzyski przyjechał do Project Runway. Ciekawe, nowa scenografia. Tak, widziałam, jacy są goście specjalni. Co się dzieje za kulisami, nie opowiem. Droga Aniu, czy wiesz, ile Polak wydaje rocznie na ubrania? Nie mam pojęcia. To ja ci powiem. Według GUS-u wydaje 600 zł tam z małym hakiem. Dużo to czy mało? Będzie go stać na ciuchy, które tu powstają? A nie wiem, co zależy od tego, jakie kariery potem się zrobią po tym programie. Do czego służy ten program w Polsce, twoim zdaniem? Moim zdaniem zainteresowanie modą rośnie w Polsce. Zdecydowanie. I jest coraz więcej młodzieży, młodych osób, które mają ogromny talent. I też w sumie ten program w jakimś stopniu pokazuje im, że ta moda istnieje w Polsce i jest zainteresowanie. Jeżeli oni wiążą jakieś marzenia związane ze światem mody, no to że jest to realne, że może naprawdę w tym kierunku pójść. Poza tym ja sądzę, mimo że jak tutaj mówisz, kobiety w Polsce nie wydają tak dużo na ubrania, ja myślę, że to trochę ściemniają, to mam jednak wrażenie, że kobiety uwielbiają się ubierać w Polsce. Polskie kobiety są jedne z najbardziej zadbanych kobiet, moim zdaniem, w całej Europie. I nawet w krajach, w czasach, gdzie naprawdę niczego nie było, to kobiety sobie kombinowały. Tak, dawały do krawcowej, jakieś nawet stare rzeczy przerabiały. Moja mama nawet mi opowiada historię, jak ja sobie buty szyła z jakiejś skóry, która dawniej była jej ojca kurtką. Jakieś dziwne sytuacje i powstawały fajne rzeczy, więc ja sądzę, że Polki uwielbiają modę. Jak czyta się prasę światową na temat polskiej mody, ale w artykuł... Ale jeszcze jedno ci przerwę. Powiem ci, że widać w ogóle tą zmianę na ulicy w Polsce, bo na początku, jak przyjeżdżałam, było szaro. Tak. Potem zrobiła się po prostu feria barw. Feria barw, mega bałagan, a teraz widzę, że kobiety już wiedzą, jak robić taki editing, co pogodzić razem. Mm. Bo na początku po prostu rzuciły się na te wszystkie możliwe rzeczy. Na te sieciówki, tak, i były, ja pamiętam. Był bardzo duży bałagan, a w tej chwili naprawdę z przyjemnością patrzę, jak chodzę tak po Warszawie, bo teraz jestem tutaj, bo kręcę program, i patrzę na niektóre dziewczyny i mówię, a fajny styl, fajnie, fajne. Jest to bardzo miłe. Za granicę rozpoczynamy od zdjęć, na które bez przesady czeka prawie cały show biznesowy świat, bowiem od kilku miesięcy plotkowało się o tym, że między Leonardo DiCaprio a Rihanną jest coś na rzeczy, czyli że ze sobą chodzą. Tylko nikt nie miał żadnego zdjęcia, aby to udokumentować. No i proszę bardzo. Portal tmz.com pokazał 2 zdjęcia, które zostały zrobione na urodzinach Rihanny. Co na nich widzimy? Są trochę zamazane, trochę niewyraźne, ale proszę Państwa, jest Rihanna, a obok niej Leonardo DiCaprio i widać, że się znają. Znaczy, on nie całuje jej w usta, takich zdjęć nie mamy, ale wygląda na to, że mogą być blisko. Również hitem internetu było zdjęcie księcia Williama, który może nie wykonał tego, co nasz prezydent, czyli nie skakał po krzesłach podczas swojej wizyty w Japonii, ale wykonał coś zupełnie innego i może cieszmy się, że nasz prezydent jednak na to nie wpadł. Mianowicie, książę William, 32-letni następca tronu, się przebrał. To, co widzimy na zdjęciu, jest to książę William w tradycyjnym stroju japońskim. Chyba jednak, patrząc na to zdjęcie, wolę go w normalnym garniturze, chociaż i tak to nudno dość wygląda. Idziemy dalej. Również hitem internetu była informacja o 3 córkach Meryl Streep. Czy ktoś wie, jak one wyglądają? Prawie nikt, bowiem to są córki, które nie występują pod nazwiskiem Streep, mają zupełnie inne nazwisko, nazywają się Gummer i to są 3 dziewczyny. Mami, Grace i Louisa, bardzo ładne, blondynki, podobne do matki, acz muszę to powiedzieć, znacznie ładniejsze, mają dużo wdzięku i te 3 dziewczyny, z których jedna jest zawodową modelką, zostały zaangażowane do kampanii reklamowej. Reklama dotyczy torebek.
I w komentarzach w internecie pojawiło się takie zdanie: każdy chciałby być na ich miejscu. Ta piękna kobieta, którą widzimy na zdjęciu, to ni mniej ni więcej tylko laureat Oscara za film pod tytułem Teoria wszystkiego, Eddie Redmayne. Przyjrzyjcie się. Tak, ta dziewczyna na zdjęciu to jest on. Tak wygląda w charakteryzacji do filmu, którego zdjęcia właśnie się rozpoczęły. Film nosi tytuł The Danish Girl, czyli Dunka. Zapowiada się bardzo ważny film na przyszły rok. Jest to historia autentyczna o człowieku, który urodził się jako mężczyzna, a potem przeszedł całą serię operacji przeróżnych i stał się kobietą. W 2012 roku Lady Gaga po raz pierwszy pojawiła się w dużej roli na wielkim ekranie. Był to film pod tytułem Maczeta zabija. Uwielbiam ten film. I ona była tam naprawdę fajna. Ta dziewczyna, która no, jest jedną z największych gwiazd popu, czego by nie mówić, ma ewidentnie inklinacje aktorskie. I proszę Państwa, uwaga, trzymajcie się mocno swoich foteli. Lady Gaga zagra jedną z głównych ról w serialu pod tytułem American Horror Story – Hotel. Tak to się będzie nazywało. Jeśli ktoś jeszcze nie ogląda tego serialu, pewnie teraz zacznie. Przejdźmy w takim razie do rynku gazetowego. Podobno papier umiera, a ty robisz magazyn. A robię. Cały ale to czas. Nie jest taki, wiesz, to jest magazyn, który... To jest album tak naprawdę, oglądałam album, to. Tak, który wychodzi dwa razy do roku, chyba od przyszłego roku już tylko raz, dlatego że czasowo się nie wyrabiam, ale będzie grubszy. Po co ci to? Po co mi to? Dobre pytanie. Ja lubię różne wyzwania i lubię się rozwijać i w sumie ten pomysł z magazynem tak spontanicznie powstał, bo mój przyjaciel miał magazyn i ja się zaczęłam wtrącać i mówić: słuchaj, to mogłoby być lepsze, layout mógłby być lepszy, sesje mogłyby być lepsze, no to co piszesz też nie jest najlepsze. No i tak się stało, że zobaczyłam, że mogłabym stworzyć coś fajnego i sprawia mi to ogromną przyjemność. Przede wszystkim sprawia mi przyjemność łączenie ludzi, którzy pracują nad tym magazynem. Czyli ja mam pomysł, powstaje pomysł na kolejny magazyn, jest zawsze jakaś taka myśl przewodnia i potem zastanawiam się, kogo połączyć z kimś. Co ma takiego twój magazyn 25, czego nie mają inne magazyny? Na przykład dzwonisz do kogoś i mówisz... Mnie. Ciebie, okej. Okay. Mnie, dlatego... Wiem, że to tak bardzo mało skromnie zabrzmi, ale ja znam te wszystkie osoby osobiście i ja mogę do nich zadzwonić i powiedzieć: hej, cześć, jestem Ania, cześć, słuchaj. To ja, Ania, czy zgodzisz się zrobić to dla 25? Oni wiedzą dokładnie, jaki to jest magazyn i no wiadomo, jeżeli im czas pozwala, to się zazwyczaj zgadzają. Pytam nie bez powodu, a nie myślałaś, żeby zrobić coś takiego w Polsce? Tak, to bym musiała całkowicie się przeprowadzić do Polski wtedy. No dobrze. Tu pojawia się problem. Tu pojawia się problem za chwilę. Dlatego, że to jest, wiesz, ten magazyn jest taką moją pasją, ale tak naprawdę ja sobie zdaję sprawę, że te wszystkie projekty, które robię poza modelingiem, są nie na drugim planie, bo są równie ważne, ale ja zawsze mówię, że to jest taki dodatek do mojej głównej pracy, bo ja wiem, że wiele tych projektów bazuje na tym, że ja odnoszę sukces w tej swojej głównej dziedzinie. Główna dziedzina, czyli modeling. Tak. Co czujesz, kiedy na przykład patrzysz na taką Carmen Dallorefice, która ma 80 lat? Mhm. Generalnie no, robotę masz do grobowej deski. No, widzisz, idealnie. Bardzo ale się rzeczywiście nie, jest ja trend sądzę, że to... taki, żeby te kobiety, jakby już nie mówione, że tylko to może być ta 14-letnia anorektyczka, jak tak kiedyś było, tak. Jak przy okazji Kate Moss tak mówiono, tylko że to jest taki long-term job. Ja sądzę, że to jest bardzo interesujący taki trend w tej chwili. A to się utrzyma, myślisz, czy to jest nie, moda nie, nie, chwilowa? Nie utrzyma się, dlatego że młodość jest, najlepiej sprzedaje i każdy chce być młody i to jest no, największa rzecz. A ten trend, który też się pojawia, na razie dość niszowo, no ale te modelki XXL tak zwane, to się utrzyma, czy to też jest chwilowa moda twoim zdaniem? Znasz ten biznes potrzebny? To się, wiesz co, utrzyma w jakimś takim niszym, to nie wejdzie nigdy na wybiegi. To się pojawi tu i tam, żeby zdobyć troszeczkę PR-u, że zrobimy coś innego. No wybiega zawsze były bardzo szczupłe dziewczyny, zawsze. Bo to leży lepiej, to są ustalone wymiary i tak było, jest i przypuszczam, że będzie. Ale kobiety są w różnych rozmiarach i to wzbudza ogromne emocje. Pojawia się dziewczyna, która ma fałdkę gdzieś na jakimś zdjęciu i ta fałdka nie jest wyretuszowana, tylko ją zostawili. Tutaj wkraczamy w ogóle całkowicie inny temat, czyli overuse, czyli... Jak to po prostu? Nadużycie. Dziękuję. Nadużycie Photoshopa. Sądzę, że tutaj to się zmieni, dlatego że ja naprawdę nie mogę sobie wyobrazić, naprawdę widzisz jak nadzieję, kobieta... Że... Tak, już widzę różnicę, bo
pewni fotografowie naprawdę używali tego bardzo ostro, a no. Teraz już widzę, że odsuwają się od tego, dlatego że taka zmarszka, taka, czy jakaś tam pewna nieperfekcja jest atrakcyjna, jest to piękne w jakiś sposób. Poza tym sprzedawanie takiego chorego, nie do osiągnięcia, chorej, nie do osiągnięcia wizji kobiety jest niedobre. Nie no to mówię, że niedobre, że psychicznie źle działa, bo nikogo to naprawdę w świecie mody nie obchodzi, jak to potem zadziała na taką młodą dziewczynę czy dorosłą kobietę, tylko o to chodzi, że kobieta nie ma takiej relacji z tym zdjęciem. Jest to płaskie. Wszystko jest tak ładne w tych gazetach i tak wyczyszczone, że w ogóle nie zwracasz uwagi, to tak przesuwasz, nie masz żadnych emocji związanych z tym zdjęciem. Czyli widzisz to w lepszych barwach niż ja, bo ja się trochę boję, że po prostu tak? Będziemy mieli same plastikowe, wyretuszowane, płaskie lale z pustym spojrzeniem. Za granicą już się to powoli zmienia, naprawdę. Widzę różnicę. To dawno nie widziałaś polskiej gazety żadnej. A to Polska jest zawsze troszeczkę pod tym względem niestety do tyłu i my musimy osiągnąć ten pik Photoshopu i potem będziemy zaczniemy Boże, zwracać. Kiedy osiągniemy Słuchaj, ten ja pik? Się tak złoszę, ja czasem widzę swoje zdjęcia, gdzie ja wyglądam jak lalka, to nie jestem już ja. Ja nawet na to zdjęcie patrzę, mówię, czy to jest mój kolor oczu? Mówię, czy ja mam zielony? Miałaś takie akcje, że siebie nie rozpoznałaś prawie? Tak, oczywiście. Miałam wielokrotnie. Porozmawiajmy Polska versus Ania Rubik. W Polsce są dwa pytania. Czy ona je i czy jest wredna? Co jest takiego, nie wiem, może w tobie, a może w nas, w niektórych, że wzbudzasz tak skrajne emocje? Tak, na co dzień nie mieszkam w Polsce. Te osoby, które podchodzą do mnie na ulicy czy tam w sklepie, są bardzo przyjemne to i miłe. To zwykle tak jest. Więc tak, bo oni się oczywiście w twarz ci tego nie powiedzą. Oczywiście. Więc ja się aż takiej styczności nie mam. Moi rodzice są biedni, bo oni to czytają i oni to przeżywają. No więc właśnie. A to jest taka nasza polska niestety cecha, która mam nadzieję, że się zmieni z czasem. No, wiesz co, widziałam, ostatnio byłam w kinie na Ziarno Prawdy, nie wiem czy widziałaś jeszcze ten film. I tam jest taka ciekawa sprawa, że mówi, że najbardziej polskie słowo jest żółć. Dlatego, że się składa z polskich jedynie liter, no ale że my mamy taką właśnie tendencję do tej produkcji żółci takiej negatywnej. Było parę takich rzeczy, które słyszałam, że tam Pudelek o mnie napisał pozytywnie. I dochodziły do mnie, że ja im płacę za to, słuchaj. A to ja też słyszałam, że ty opłacasz media, tak. Tak, ja opłacę tak. Media i w ogóle ich przekupuję wszystkim, co jest możliwe. Takie śmieszne, takie przykre tak naprawdę. No po jaką cholerę przyjeżdżasz w takim razie? Ja lubię tu przyjeżdżać i nie wiem, ja jestem patriotką w jakimś stopniu, dosyć ostrą, bo ja lubię przyjeżdżać do Polski i budować coś nowego, wspierać jakiś projekt, promować Polskę za granicą. Tak naprawdę nie wiem, dlatego że ja głównie wychowałam się za granicą i w Polsce mieszkałam bardzo krótko, ale jakoś ciągnie mnie tutaj do moich korzeni. Polski świat mody cię lubi, poza wyjątkami? Nie mogę ci odpowiedzieć na to pytanie, bo nie wiem. Powiem ci, wzbudzasz ogromne emocje. Kobieta o twarzy konia to nie wymyślili tylko internauci. No to trudno. No dobrze, to w takim razie zbliżając się do końca. Twarzy konia? Nie wiedziałaś, że tak o tobie mówią? Boże, to jest straszne, twarzy konia. To jest Polska, ale konie są piękne. Ale wiesz co, pierwszy raz jeszcze usłyszałam o takim czymś. Ale czemu twarzy konia? Dziwne, ciekawe. Konie są piękne, zgadzam się. I wanna take you out.